Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Witam również moich i państwa gości, którymi są pan poseł Andrzej Sośnierz, Porozumienie. Witam serdecznie, panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pan... I Koło Polskie Sprawy. Tak jest, koło poselskie Polskie Sprawy również i pan poseł Zdzisław Wolski z Lewicy. Panie pośle, kłaniam się również, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. Panowie są również lekarzami i przede wszystkim do tego doświadczenia panów będę chciał się w naszym dzisiejszym programie odwoływać. Zaczynamy naszą rozmowę o czwartej fali, ale nie tylko czwartej fali pandemii, bo zaczniemy od tej trzeciej fali. Trzecia fala pandemii nie wygaśnie zupełnie w najbliższych tygodniach. Czeka nas pewne odbicie. W ciągu kilku tygodni będziemy widzieli wzrost liczby zachorowań. Ostrzegają naukowcy z zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przewidują dwa możliwe scenariusze: optymistyczny z niewielkim wzrostem i pesymistyczny z podwojeniem obecnej liczby zakażeń. Czy zdaniem pana posła Andrzeja Sośnierza powrót dzieci do szkół, te poluzowanie obostrzeń, nawet wcześniejsze niż zakładano, sprawią, że ta trzecia fala pandemii w Polsce będzie się nadal utrzymywała, panie pośle? Trzecia fala, czy też czwarta, to jest oczywiście zjawisko nieuchronne, ale nie w tym jest problem, tylko jak wysokie te fale są. One niestety pojawiają się. Wirus w jakiś sposób selekcjonowany przez nasze organizmy i ten, który aktualnie jest, no potem go pokonujemy, a potem pojawia się nowy wariant, którego jeszcze nasze organizmy albo troszkę inaczej reagują na nie. To podobnie jak takie, z grypą. Natomiast ona się pojawi, jej wysokość będzie z pewnością mniejsza. Dlaczego? Po prostu masa Polaków już przechorowała. Oczywiście my nie wiemy ilu, no bo nigdy nie były robione skrupulatne badania, które by pozwalały ocenić, jaka duża część populacji przechorowała. Plus mamy osoby zaszczepione, więc te dwie populacje tworzą bardzo dużą sytuację, że bardzo wielu Polaków już jest odpornymi. W związku z tym ten zakażający, który i tak się pojawi, a wirus jakiś tam czas jeszcze z nami będzie, on nie będzie miał takiego, w cudzysłowie, pola do popisu. Nie, część osób, z którymi się zetnie, będzie już odporna i nie zareaguje, więc te fale będą, fala będzie mniejsza, może ostatnia, może przedostatnia. I po tych masowych szczepieniach, oby jak najbardziej masowych, i to wszystko, epidemia zejdzie do niskiego poziomu tam trwania. I tak można przewidywać. Więc jakieś fale tam niewielkie przed nami jeszcze będą, ale już trzeba uwolnić społeczeństwo, bo ono i tak nie przestrzega bardzo wielu już zaleceń. Społeczeństwo nie wytrzymuje tego, szczególnie po tym intensywnym przechorowaniu i umieraniu niestety. Ale skoro nas czeka ta czwarta fala, jeszcze nie wiemy jak wielka, no to oznacza, że teraz tak, w wiosną i w wakacje trochę sobie odetchniemy, ale już na jesień być może znowu czeka nas jakiś lockdown. No chyba, że rządzący podejmą inne decyzje, jak uważa pan poseł Zdzisław Wolski. No, ja po pierwsze nie chcę zabierać czasu słuchaczom, powtarzać tego, co mówił poseł Sośnierz, bo oczywiście mówi tak jak jest. Tylko tak zwrócić na pewne rzeczy dodatkową uwagę. Mamy tylko pewne analogie z grypą, ale na przykład grypa jest chorobą typowo sezonową, COVID niestety nie. Także latem też będziemy mieli problem z COVID-em. Epidemia COVID-u, czy w sensie formalnym, czy takim bardzo ludzkim, nie wygaśnie, bo zachorowania na COVID będą dalej. Tylko czekamy na to, że z epidemii przejdą w fazę zachorowań endemicznych, czyli będą się pojawiały w ograniczonym zakresie. Do tego dążymy, do tego chcemy przybliżyć. Natomiast co do tak pozbycia się dużego problemu, to jeszcze jest chyba długa droga. Szacujemy bardzo ostrożnie, że w tej chwili odporność populacyjna to jest 50, no może 55%, czyli ci, którzy przebyli COVID w sposób potwierdzony bądź bez testu oraz zaszczepionych, że to może być 50-55%. Natomiast odporność populacyjna to kiedyś uważaliśmy, że 70% wystarczy. Natomiast jednak wirus brytyjski jest bardziej zakaźny,
Jeszcze nie do końca wiemy, co będzie z wirusem indyjskim, a już pomijam brazylijski RPA, ale żeby nie rozwadniać tego, być może odporność populacyjna wymaga 80 albo nawet 85% po zachorowaniu łącznie Polaków i po przechorowaniu, więc przed nami jeszcze długa droga. Na pewno spodziewajmy się, że ilość zakażeń będzie ciągle duża, bo mnóstwo osób jest niezaszczepionych. Bardzo ubolewam przy okazji, że przede wszystkim z najstarszych grup wiekowych, czyli 80+, a nawet 70+, otwieramy szkoły. Obawiam się nadmiernego poluzowania w sensie dyscypliny społecznej. Po właśnie otwarciu tego, zmniejszeniu zaostrzeń, to będą czynniki, które będą skłaniały do kolejnych zachorowań. Już kończąc, bo to jest długi temat, no natomiast bardzo ważne jest, żeby w wyniku właśnie wzrastającej ilości zaszczepionych zachorowania będą nadal, natomiast coraz mniej procentowo będzie tych ciężkich, a szczególnie kończących się śmiercią przebiegów. I to jest dla nas optymistyczne, ale mogło być dużo lepiej niż jest, ale to już kolejny temat. I tutaj szczególnie w kontekście szczepień, takie mam wrażenie, słuchając wypowiedzi pana posła, i też o te szczepienia chcę dopytać w takim razie, cytując prezydenta Wałbrzycha, pana Romana Szałemeja, który mówi w ten sposób: stoimy przed absolutnie apokaliptyczną wizją czwartej fali wirusa i ona jest całkiem nieodległa, bo czeka nas pewnie w okolicach września. No a pan prezydent Wałbrzycha zasłynął inicjatywą, uchwałą Rady Miasta, która wprowadza w tym mieście obowiązkowe szczepienia. To jeszcze wszystko czeka na potwierdzenie. No ale na pewno burza i wielkie emocje temu wszystkiemu towarzyszą. Zapytam pana posła Andrzeja Sośnierza, czy pana zdaniem szczepienia, czy w ogóle można by było się zastanowić nad wprowadzeniem obowiązkowych szczepień w całej Polsce? Na razie wyszczepmy tych, którzy chcą, a jeszcze jest co szczepić, jest kogo szczepić, więc no a potem byłbym daleki od tego, bo Polacy nie lubią obowiązków w tym zakresie. Oczywiście są obowiązkowe szczepienia od lat zaakceptowane. Ale do nich się już przyzwyczailiśmy. Właśnie, to było w innej atmosferze, wszyscy się przyzwyczaili, a teraz się pojawiła dyskusja, więc na razie szczepmy tych, których trzeba. I tutaj też słusznie pan mój poprzednik, pan poseł zauważył, że niepokoi tam za mała liczba zaszczepionych osób starszych, no bo oni są bardziej wrażliwi na skutki przechorowania. Tym niemniej jednak jest jeszcze całkiem sporo do wyszczepienia, więc zróbmy to, a potem będziemy się zastanawiać. Ja unikałbym tego obowiązku, bo będzie z tym problem. Stworzy się jeszcze większa grupa przeciwników. Więc natomiast nie byłbym tak, nie miałbym takiej apokaliptycznej wizji tej czwartej fali. Po prostu naprawdę już jeszcze minie tam czerwiec, lipiec, sierpień, więc w tym czasie szczepieni to jeszcze będzie kilka dobrych milionów. Jeśli nawet nie dojdziemy do 85%, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na Wyspach Brytyjskich, tam gdzie ta wylęgarnia tego ostatniego naszego szczepu była, tam już naprawdę chyba wczoraj czy przedwczoraj nikt nie zmarł nawet na COVID, albo bardzo małe to są i liczby, więc to szczepienie naprawdę działa i naprawdę chroni społeczeństwo, jeśli będzie intensywnie wykonane, a do tej jesiennej fali, jeśli miałaby być, chociaż w lecie też będzie, w tamtym roku też mieliśmy letnie zachorowania, chociaż na niższym poziomie. Być może z powodu tego, że nie było zbiorowisk ludzkich gęstych, ale na miejscowościach czasowych to tam trochę ludzi się przebijało. Więc w lecie pewnie z powodu temperatury, z powodu promieni słonecznych ten wirus troszkę mniej agresywnie się zachowuje, a do tego czasu, do jesieni, to pewnie jednak szczepienia postąpią wystarczająco i nie trzeba będzie oby wprowadzać obowiązku, bo z tym będzie duża zawierucha i znów polityka.
No, minister zdrowia Adam Niedzielski mówi o tych obowiązkowych szczepieniach, że no, na razie tego tematu nie ma. Na razie się nad tym nie będziemy zastanawiali. No, ale jest to na razie, więc tymi słowami minister zdrowia jakby nie wykluczał takiej ewentualności, jak pan poseł Zdzisław Wolski patrzy na ewentualne obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19. Czy to pomysł dobry i warty rozważenia w kontekście całego kraju, czy wręcz przeciwnie, patrząc na to, jakie emocje wywołuje chociaż na przykładzie Wałbrzycha? No, pomysł ani dobry, ani zły. Przede wszystkim bardzo kontrowersyjny. Ja jestem zdania, że podobnie jak poseł Sośnierz, że nie możemy wprowadzić przymusu, to nawet jakby ten przymus był, to jak go potem przestrzegać? Jaki rodzaj, nie wiem, kar mamy doprowadzać niechętnych na przymusowe szczepienia? To jest mnóstwo. Jakie kary im wymierzać? To jest prawo, które no w praktyce byłoby niewykonalne, nie tędy droga. Natomiast oburzenie, a Polacy są bardzo wrażliwi na poczucie wolności, no jest to jednak nieroztropne. Droga jest inna według mnie. Trzeba każdy, kto może i jak może zachęcać do szczepień. Ja nawet, bo odnosi się pan redaktor do też naszych osobistych doświadczeń, dwa dni temu z jakimś tam lokalnym pewnym rozgłosem w mojej przychodni zaszczepiłem naszych żużlowców, a Częstowe jest miastem żużlowym, najbardziej znanych cudzoziemców. No i to już kolejny jakiś taki ferment. Oczywiście ci tak zwani płaskoziemcy zaczęli mnie krytykować, ale większość ludzi jest za tym. To tego typu powinno być działanie. I również z moich praktycznych doświadczeń ważne jest ci zaszczepieni, jakie będą, nazwijmy, mieli przywileje. Mnóstwo młodych osób jest zainteresowanych szczepieniami, bo nadchodzi paszport covidowy. I nawet do tego stopnia, to mówię tak troszeczkę humorystycznie, że ci młodzi ludzie na przykład nalegają na to, żeby ich szczepić szczepionką Johnson & Johnson, bo wtedy jest to jednorazowe, za dwa tygodnie już będą mogli, już jak oczywiście to skrót myślowy, uzyskać swobodę i sobie jeździć do, nie wiem, Morze Śródziemnych czy gdziekolwiek. I myślę, że jednak zamiast przymusu, to pewnego rodzaju zachęty dla tych, którzy byli zaszczepieni. No mój klub Lewica złożył projekt, żeby w dniu szczepienia był dzień wolny od pracy, bo to jest również, że część pacjentów chciałaby się zaszczepić, ale nie zawsze mogą się zwolnić na ten dzień szczepienia z pracy. Więc my proponujemy, żeby szybciutko wprowadzić zmiany w kodeksie pracy i na szczepienie dać dzień wolny. I w moim odczuciu, gdyby to rozwiązanie weszło w życie, będzie to kolejna zachęta w kierunku szczepienia się. Także według mnie tą drogą, a nie brutalnymi, mówię oczywiście w cudzysłowie, metodami zmuszać ludzi. I ta droga, panie pośle, rzeczywiście wydaje się lepsza, mniej kontrowersyjna, ale i tak te kontrowersje wywołuje, bo niektórzy mówią, że przywileje dla zaszczepionych to przecież segregowanie społeczeństwa. Wydawca mi tutaj podpowiada, że w zasadzie to teraz chodzi o wygodę, a nie o bezpieczeństwo i nasze zdrowie. Jak pan poseł Andrzej Sośnierz patrzy na ewentualne przywileje dla osób zaszczepionych? Przecież tą decyzję, czy szczepić się, czy nie, podejmuje obywatel, więc tutaj ma wolność, ale konsekwencje z różnych swoich czynów czasami trzeba jakoś tam ponosić. Więc ci, którzy są już odporni, dlaczego mają ciągle być poddani jakimś reżimowi, kiedy oni tego już nie potrzebują? Ani nie są groźni dla otoczenia, ani nie są już groźni, ale nie są narażeni na niebezpieczeństwo. Więc dlaczego oni z powodu i innej grupy, która podejmie inne decyzje, mają oni ponosić. No tak, panie pośle, ale teoretycznie osoby zaszczepione i mogą się zarazić, i teoretycznie zarażać inne osoby. Może w mniejszym stopniu zdecydowanie są bardziej chronione, no ale jednak szansa też istnieje. No i jaka szansa niestety istnieje. Szczepionka jest skuteczna w zależności od rodzaju, około 90%, jedna więcej, druga trochę mniej, więc co dziesiąty jednak nadal jest nieodporny wystarczająco i rzeczywiście może zachorować. Ale to zagęszczenie tych osób jest już jednak mniejsze. No, niestety nie ma metod stuprocentowo
tutaj skutecznych. Tym niemniej jednak te osoby, jeśli nawet nie są w pełni odporne, to jeśli się zarażą, nie będą tego przechodziły dla siebie, przynajmniej ciężko. No tak czy inaczej, i trzymanie całego społeczeństwa na uwięzi z powodu już za chwilę dużej mniejszości osób, bo jeszcze minie kilka miesięcy i ta grupa niezaszczepionych będzie relatywnie niska w stosunku do całości społeczeństwa. Więc żeby ta wielka większość musiała mieć takie ograniczenia, no to chyba też niewłaściwa droga. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za ciekawe wypowiedzi, za ciekawą rozmowę. Poseł Andrzej Sośnierz, Porozumienie, Koło Poselskie Polskie Sprawy, i poseł Zdzisław Wolski z Lewicy byli moimi państwa gośćmi. Panowie, dobrego dnia. Życzę zdrowia również, a państwa zachęcam do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Wracamy za chwilę.